Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum po raz kolejny i po raz kolejny witamy się w Dragon Age'u. Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS 14%, moi drodzy, 133 odcinek. W poprzednim odcinku pokazywałam wam takie poboczne, małe rzeczy, takie ciekawostki i tak dalej. No i ogólnie w tym odcinku zajmiemy się dalej takimi pobocznymi rzeczami. Mamy tutaj do zrobienia... zaraz, nie tu, dziennik. Ogólnie mamy tutaj do zebrania jeszcze parę odłamków. Miałam wcześniej wrażenie na Syczących Pustkowiach, że odłamki, które już zostały na Syczących Pustkowiach, to są ostatnie odłamki. Tak, to były ostatnie odłamki, tyle że ja nie zauważyłam, że jakimś cudem przegapiłam jedno okularium w Szmaragdowych Mogiłach i w tym odcinku się teraz tym zajmiemy. Później wrócimy sobie do zakazanej oazy, żeby już otworzyć do końca całą świątynię Solasan, ponieważ to są już ostatnie odłamki w grze, w samej podstawce, więc będziemy mogli otworzyć już całkowicie świątynię. No i wrócimy sobie do podniebnej twierdzy, sprawdzimy sobie towarzyszy, bo wcześniej jak biegałam w poprzednim odcinku, tak poza nagraniem po twierdzy, to widziałam, że chyba z niektórymi towarzyszami mamy coś takiego, że będą cutscenki się odpalały. Przynajmniej z Kalenem widziałam, że coś takiego jest. On stał tak, że wyglądał, jakby miała cutscenka się odpalić, więc sprawdzimy to sobie, sprawdzimy. No i zobaczymy, ile jeszcze czasu zostanie. Ogólnie z takich pobocznych rzeczy to jeszcze musimy wrócić się na Święte Równiny i tam pokażę wam miejsca skarbów z mapek. No i następnie, co będziemy robić, to zajmiemy się kolejnym zadankiem fabularnym. Nie jest to ostatnie zadanie fabularne, spokojnie, nie bójcie się. Jest to przedostatnie zadanie fabularne. Jest ono bardzo króciutkie, więc zobaczymy, ile czasu będzie na odcinku, może się tym zajmiemy. Będziemy musieli się udać do ołtarza Myfal. Na razie wracamy na Szmaragdowe Mogiły, zrobiliśmy już tam wszystko. Jeżeli chodzi o Syczące Pustkowia, to jeszcze raz mogę wam pokazać. W razie, gdybyście na przykład nie widzieli poprzedniego odcinka, zachęcam do obejrzenia, zapraszam, żebyście obejrzeli. Tak wygląda cała mapka Syczących Pustkowi, zwiedziliśmy je już całe, zrobiliśmy już tutaj wszystko, więc teraz wracamy się do Szmaragdowych Mogił. Mówię, to są takie poboczne, ostatnie rzeczy, które zrobiliśmy. No i tu są dwa okularia. Pierwsze okularium było tu, w tym miejscu, dosłownie tutaj, na tym wzgórzu, i te odłamki były rozrzucone tu, w tym miejscu. Było 7 odłamków. Następne 6 odłamków znajduje się gdzieś tutaj w tej okolicy i okularium, które przegapiłam, dokładnie znajduje się w tym miejscu, w tej tutaj czarnej plamie, której nie odkryłam. Więc przeniesiemy się do obozu Grey Sivin. Jest tu. Weźmiemy sobie, kogo my sobie weźmiemy? Możemy wziąć Doriana, Cola i na przykład Blackwalla, czemu nie? I pójdziemy pozbierać te odłamki i od razu jak zbierzemy te ostatnie odłamki, bo to już będą ostatnie odłamki w podstawce, to od razu napieramy do świątyni Solasan, żeby otworzyć, tam była ostatnia komnata, ostatnie drzwi w komnacie. Jeżeli otworzymy wszystkie drzwi we wszystkich trzech komnatach w świątyni Solasan, komnata ognia, komnata lodu i komnata ducha, to wtedy otworzą nam się te główne drzwi na środku w świątyni Solasan. To jest czwarta komnata i ona się otwiera dopiero po otwarciu tamtych trzech. Więc zobaczymy, co jest w tej głównej, no i zdobędziemy już takie najpotężniejsze perki, można powiedzieć. Co do tego NPC, który się pojawia w podniebnej twierdzy i zadaje pytania, zadaje te zagadki, naprawdę nie wiem. Nie wiem, co z nim jest. Dlaczego go nie było? Dobra, okularium powinno być w tym miejscu, z tego co sobie sprawdziłam, więc lecimy tam. To jest niedaleko, to jest bardzo blisko, więc powinniśmy tutaj szybko dotrzeć. Pozbieramy te odłamki, jest ich 6. Tak, jest to okularium. Patrzcie na to, jak się jarzy, jak się świeci. Ja nie wiem, czy ja je... Czy ja go nie widziałam? Czy może ja je widziałam, ale powiedziałam, dobra, to tam później sobie do tego przejdziemy i ja o tym zapomniałam. Nie wiem. Pewnie wy też nie pamiętacie, co ja ten, czy ja w ogóle nie zauważyłam tego okularium, czy ja zauważyłam je, ale powiedziałam, dobra, przejdziemy sobie do niego później, bo wydaje mi się, że może ja je widziałam, tylko powiedziałam, że a, zajrzymy sobie do niego później. No, i tutaj ten kruk siedział. Dobra, więc pozbieramy sobie odłamki, które tutaj mamy. 6 odłamków. O! O, szybciutko. A później jeszcze wrócimy do twierdzy i zobaczymy, czy będziemy mogli z towarzyszami pogadać, bo jeszcze będą nowe cutscenki w ogóle. Jeszcze z Serą mam nadzieję, że odpali się cutscenka na dachu. Była cutscenka z ciasteczkami, o ile się nie mylę. Właśnie zastanawiałam się, kiedy ona się odpala. Możliwe, że odpala się troszeczkę później, a możliwe, że się odpala po tym przedostatnim zadaniu fabularnym. Zobaczymy. O serii jeszcze nie byłam. Ogólnie, no mówię, ja jak biegałam po tych Syczących Pustkowiach, to w trakcie Syczących Pustkowi ja się nie wracałam do podniebnej twierdzy. Dopiero w poprzednim odcinku, jak skończyłam Syczące Pustkowia, to się wróciłam do podniebnej twierdzy i mówię, wow, Boże, jak ja tutaj dawno nie byłam, nie? Jakie zmiany tutaj się zaszły. Znaczy zmiany, wiecie, nic się tam wielkiego nie wydarzyło, ale
To było takie dziwne, bo długo nie byłam w podziemnej twierdzy. I ogólnie w grze i tak w rzeczywistości. I wiecie, i tak troszkę czasu minęło, nie? Dobra, ja muszę zobaczyć, jak daleko od siebie są te odłamki. Aha, to jest tak, 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 tak. Dobra, to te pierwsze tutaj trzy możemy zebrać. Te są bliżej siebie i ten jest tu wyżej. I super, ja wiem, że on jest tu. Ja pamiętam, że on był bardzo... To taki wesoły odłamek, naprawdę. Ciężko było do niego wejść. Zaraz zobaczymy. Znaczy, do każdego odłamka da się jakoś dostać. Na każdy odłamek jest sposób, ale... No sami zobaczcie, co tylko się tu dzieje. Nie każdy odłamek jest taki... Nie każdy odłamek jest taki prosty do zebrania. No właśnie. O, tutaj też się nie dostaniemy. Ale te astrarium, ja się już do niego dostawałam. Nie, to chyba się tutaj tak się nie dostawało. Tu trzeba było chyba naokoło, tak, tak naprawdę, naprawdę naokoło się przedostać. O, coś tu mamy. Obsydian, tak jest. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że przed dodatkami... Kurde, no i jak ja mam się tu dostać? Okej, okay, całkowicie z drugiej strony, ja w ogóle źle idę. Przed dodatkami będę mogła sobie... A, to już poza nagraniem sobie to zrobię, wiecie. Długi proces, nie? Więc potworzyć nowe ekwipunki dla towarzyszy. Zobaczę, ile mam srebrytu. Może będę mieć akurat... Srebryt... Odmieniony przez pustkę. To wtedy może by się udało... O właśnie, muszę tutaj przejść tymi schodami i naokoło, bo ja tak szłam do tego astrarium właśnie, tak pamiętam. Może będę mieć tak dużo srebrytu, że uda mi się porobić dla większości towarzyszy pancerze z bonusem do gardy, że każdy atak będzie dawał im po prostu gardę. A to się przydaje, naprawdę. Ja już mam coś takiego. Boże! Jezus, żebym ja tego nie spadła. Ja nie mogę... Oj, ja nie mogę, to by było takie złe, jak ja bym spadła. No wiecie, to wtedy by było super, jakbym dała, bo ja i tak ja zawsze tak robię, że później daję wszystkim towarzyszom w ekwipunki wpycham gardę. Czy to do broni daję, czy to do ekwipunku, zależy, ale po prostu chodzi o to, żeby każdy towarzysz miał coś takiego, że... No i my sami, żebyśmy mieli coś takiego, że każdy nasz atak będzie dawał to, że po prostu będziemy... O, widzicie, jeszcze cztery odłamki, no. No, akurat się zgadza. Będziemy... Gardę mogli zarzucać. Dobra, przejdziemy się teraz tutaj, w stronę tych odłamków. Może ja sobie je zaznaczę, żeby było jasne, że ja nie będę napierać do tych odłamków, bo przy tamtych to sobie przeniesiemy się. Te tutaj będą... No, one są niedaleko. Dobra, zejdźmy może tą ścieżką, żeby nie zeskakiwać z tej góry. No, także... Co do tego NPC, który zadaje... Oj, wiedziałam, że... Trochę się zranię. Co do tego NPC, który zadaje zagadki, te pytania, to myślę, że jeszcze uda mi się wam go pokazać, tylko będę musiała będę musiała rozkminić, o co chodzi z nim, bo ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim, więc jeszcze sobie tego nie sprawdziłam. O, to jest przy lwim pawilonie. A, rozumiecie. Może chodzi tutaj o coś, może rzeczywiście jest coś takiego, że trzeba... Że trzeba po prostu coś zrobić. Może jakiegoś perka trzeba wykupić, może coś. Naprawdę ja nie wiem. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że ja po prostu nie wiedziałam o tym NPC. Nie słyszałam o nim, nie widziałam go nigdy. Ja po raz pierwszy właśnie teraz, w tym momencie, od jednego z widzów dowiedziałam się o tym ślubie i dowiedziałam się o tym NPC, który zadaje zagadki. I... Naprawdę, ja wcześniej o tym nie wiedziałam. Możliwe, że na moich poprzednich rozgrywkach ten NPC w podniemnej twierdzy się już pojawiał, tyle że on nie wygląda, on jakoś nie wyróżnia się tak, wiecie, wyglądem, że nie wygląda jakoś tak, tak jakoś wyróżniająco się. Wygląda jak normalny NPC. Okej, jeszcze jeden odłamek i zaraz wracamy do oazy. On po prostu wygląda jak normalny NPC, ale... No, ja go nigdy nie widziałam. Możliwe, że ja go widziałam, ale nie zwróciłam na niego uwagi, bo nie wiedziałam, że po prostu jest taki NPC, który zadaje zagadki i trzeba na takiego NPC zwracać uwagę. Sami rozumiecie. Czy ja tędy w ogóle przejdę? No właśnie. Kurczę, no. Dobra, przejdźmy tędy.
A teraz to się dowiedziałam i naprawdę się zaskoczyłam, nie? Naprawdę nie wejdę tu. Okej, jestem. Się naprawdę zaskoczyłam, że taki NPC jest i że też dostajemy nagrodę, nie? Ta nagroda jest bardzo podobna. Ja już widziałam w internecie, jak ta nagroda wygląda. To jest coś pokroju tej smutnej broni albo tej tarczy serowej. To jest coś tego pokroju, że tak powiem. No ci, którzy już natknęli się na tego NPC-ta i już dostali tą nagrodę, to wiedzą, jak to wygląda, co to jest i wiedzą, o czym ja mówię, nie? Nie zdradzam wam, co to jest. Ja już. Okej, odłamek jest tutaj. Ja już sobie w internecie sprawdziłam, czym jest ta nagroda, bo nazwa tej nagrody brzmi bardzo ciekawie. Boże, spadłam. Nazwa tej nagrody brzmi bardzo ciekawie. W angielskiej wersji to się nazywa The Boon of Spoon. Także no, brzmi ciekawie. Mamy to, moi mili. Odłamki w szmaragdowych mogiłach. Przenikliwy chłód. Otwórz ostatnie drzwi. Mamy już wszystkie odłamki w całej podstawce. Zebraliśmy wszystkie odłamki w całej podstawce. Tu jeszcze punkcik orientacyjny, ale to jeszcze się tym zajmiemy. Lecimy do zakazanej oazy. Tu. I otworzymy sobie. Otworzymy w końcu ostatnie drzwi. Przenikliwy chłód. Tak, tutaj właśnie mamy. Przyda nam się. Przydadzą nam się perki do zimna, bo odporność na zimno do tego. Do smoka w pierwszym dodatku. Nic więcej nie mówię. Tak. Jeżeli chodzi o smoki, to smoki w podstawce zabiliśmy już wszystkie. Wszystkie 10 smoków. Tak. Wszystkie te smoki, które były w lokacjach. Zostały jeszcze tylko te dwa smoki fabularne, takie w podstawce, ale one nie wliczają się, tak jak wam mówiłam, do tych 10. No i dwa smoki w dodatkach. Pierwszym i trzecim dodatku mamy. Po jednym smoku. W drugim nie ma, bo drugi dzieje się na głębokich ścieżkach, ale nie zdziwiałabym się, gdyby był smok w drugim dodatku na głębokich ścieżkach, bo już kiedyś był taki motyw w Dragon Age'u, że był smok na głębokich ścieżkach i to wcale nie był arcydemon, to był normalny, zwykły smok. I taka sytuacja była właśnie w drugiej książce Dragon Age'a, w powołaniu. Szarzy strażnicy byli na głębokich ścieżkach i natknęli się na smoka. Myśleli na początku, że to arcydemon, ale nie, to nie był arcydemon, to był zwykły smok. Ja się, jak czytałam, to też się trochę zastanawiałam, czy to nie jest arcydemon przypadkiem, ale nie, to był normalny, zwykły smok. Gigantyczny, czarny smok. Oczywiście go zabili. Bohaterem okazał się tam Duncan. Duncan to jest postać z pierwszego Dragon Age'a, z tego co widziałam na różnych materiałach i z tego co czytałam, tylko że w pierwszej części gry w Dragon Age Origins ma on 30 parę lat, tak mi się wydaje. Jeżeli wszystko się zgadza, jeżeli wiek i lata w ogóle z książki się zgadzają, no to tak, no to w książce wiadomo jest, że ma 18 lat, a w grze powinien mieć 30 parę. Nie może mieć więcej jak 40, bo już by słyszał swoje powołanie, nie? Jeżeli w książce ma 18, no to w pierwszej części gry musi mieć musi mieć 30 parę, nie? Okej, dobra, jesteśmy w świątyni. On tam wtedy zabił tego smoka. I jeden z szarych strażników, kto to był? Julian. Julian czy Nikolas? Nie, Julian, to był Julian. Była taka parka, było takich dwóch fajnych, potężnych wojowników, którzy byli przyjaciółmi. Na początku myślałam, że może są braćmi, na początku później też myślałam, że może, okej, może niekoniecznie braćmi, a może są takimi bliskimi przyjaciółmi, ale miałam jeszcze jakieś takie inne podejrzenia, tylko za bardzo nie chciałam jeszcze z tymi podejrzeniami wyskakiwać, kiedy czytałam książkę. Ale później na sam koniec, właśnie w momencie śmierci jednego z nich, jeden z nich, właśnie Julian, zginął podczas walki z tym smokiem, przypłacił życiem. Tak, Julian zginął. I Nikolas później miał straszną urazę, żywił do Duncana, obwiniał Duncana za śmierć Juliana. I w tamtym momencie zobaczyłam, że moje przypuszczenia, moje teorie były prawdziwe. Że Julian i Nikolas nie byli tylko i wyłącznie bliskimi sobie przyjaciółmi, którzy znali się od wielu lat, tylko byli partnerami. Tak, byli kochankami. Kochankami, partnerami, no jakby to, wiecie, różnie to można nazywać, nie? Po prostu byli ze sobą. O, żywieniec! No super!
Jest, mamy to. O kurde, ale no. No nieźle. Co się zdziwiłam, że był tu ożywieniec. Znaczy, zapomniałam już o tym, nie? Więc wiecie, tak się zdziwiłam. Tu ja sobie tak na luzie idę, opowiadam, nie? Tak, także ten Julian i Nicholas, bardzo ich lubiłam. Bardzo fajne postacie. Ogólnie z tych dwóch postaci to najbardziej lubiłam Nicholasa. Julian był taki bardziej cichy i w ogóle, ale też był fajny. Ogólnie Nicholasa też, no jakby więcej w tej książce było. Ostatecznie to się wszystko skończyło tak, że obaj zginęli. To było tak, że Julian zginął w walce ze smokiem. Ten smok w którymś momencie go chwycił i po prostu go dość mocno, no chwycił po prostu w swoje szczęki i dość mocno go poharatał. Po prostu go rozszarpał, trzymając go w pysku i rzucił daleko. No i dla niego było już za późno, po prostu w momencie, kiedy oni już skończyli walczyć z tym smokiem, Duncan zabił tego smoka, zaraz po tym, to było to tak opisane, kurde, to było naprawdę mocne, bardzo mocna scena, to było tak opisane, że Nicholas, no, chciał, żeby tam Fiona, bo Fiona w ogóle tam im towarzyszyła, zaklinaczka Fiona, tak. Właśnie o niej jest mowa. Okej, mamy ostatni grobowiec, tutaj, znaczy ostatni sarkofag. Intensywna esencja mrozu, czysta esencja mrozu, pas odporności na mróz i pieczęć większego mistrala. To mi się podoba. I perki. Bum, bum, bum. Odporność na zimno, plus 2. To była taka naprawdę mocna scena, to było tak opisane, że jak Nicholas go trzymał w swoich rękach martwego i płakał, błagał Fionę, żeby ta go wyleczyła, bo ona była uzdrowicielem, tak? Była ich healerem i magiem jedynym w drużynie. A wszyscy stali i patrzyli. Ich oczy po prostu mówiły, że już dla niego jest za późno. I było opisane, jak Julian wyglądał po tym ataku smoka, jak był mocno rozszarpany, że to już po prostu już mięso nie trzymało się kości. Był tak mocno poharatany, tak rozszarpany, że po prostu on już dawno nie żył. On już niego nie dało się uratować. Po prostu praktycznie nic z niego nie zostało po tej walce z tym smokiem. Okej, no i patrzcie, co się stało. Otworzyła nam się tutaj główna, środkowa komnata. Po zebraniu wszystkich odłamków, po otworzeniu tych komnat, tak jak wam mówiłam, otwiera się ta komnata tutaj. I mamy demona dumy, który się skaluje z naszym poziomem trudności. Z naszym, znaczy, co ja mówię, poziomem trudności, który się skaluje z naszym poziomem doświadczenia. Czyli taki poziom doświadczenia, jaki my mamy aktualnie teraz, no to taki poziom doświadczenia ten demon dumy będzie miał. Jeżeli mamy 23, to on też będzie mieć 23. Ja mam 24, on ma 24, więc. Wszystko jest jasne. O nie, ktoś tam padł, kol. A on tworzy te pola elektryczne, to nie jest fajne. Jest, mamy go. O, uwaga! Proszę. Is everyone all right? Better than you'd expect. Bloody demons. Kurde, ale te pola elektryczne, ja mam nadzieję, znikną. Ale zaraz to może wybuchnąć. Inskrypcja w świątyni Boazie. Przeczytamy ją sobie. W kamieniu wyryto płytko postać zakutą w łańcuchy. Dwie postacie po bokach odwracają wzrok od środkowej. Inskrypcja pod płaskorzeźbą jest prastara, ale kilka znajomych dalijskich słów pozwala dokonać częściowego przykładu. Duma z naszych osiągnięć i w naszych sercach. Ta sama duma stała się, słowo oznaczające zepsucie lub przemianę. Wewnątrz niego pragnął zdobyć, niezrozumiałe, wypadł z łask i został spętany. Ukryta przed oczami śmiertelników, wewnątrz czai się śmierć. Ach, Kol znowuż. No już chciałam mu pomóc. Ale wszedł, kurde, w ten, w... Proszę, przestańcie włazić w te miny, kurde. To nie jest trudne je omijać. Przestańcie w nie wchodzić. Patrzcie na to, co mamy. Czysta esencja błyskawicy. Sztylet. Agonia. Tylko, że już będzie za słaby dla nas. Witar Arishoka. Rozumiecie to? Witar Arishoka. Jak ja to zobaczyłam po raz pierwszy, mówię... O, wow. Wow.
znakomity pas odporności elektrycznej, pieczęć gamordyjskiego burzugona. Czyli ogólnie w Inkwizycji możemy sobie zrobić krótki cosplay Arishoka, jeżeli będziemy chcieli, bo mamy Witar, mamy jego broń. Oczywiście broń jest słaba, ja tam pamiętam, że ona była jedną z tych pospolitych, szarych. I jeżeli macie DLC Spoils of the Kunari, czyli ten pakiecik DLC z dodatkowymi rzeczami takimi dla Kunari, no to mamy tam przecież ten czerwony strój dla Kunari i możemy to dać, na przykład zagrać Kunari i zrobić taki cosplay. No i tutaj w tym sarkofagu dostajemy perki błyskawicy. Odporność na elektryczność. Tak, no i to jest już wszystko, więc zrobiliśmy całą tak naprawdę... Proszę was, omijajcie te. Oni wejdą pewnie w nie, no właśnie weszli. Ale to nic, my i tak stąd wychodzimy już, więc tu nic więcej nie ma. No i tak naprawdę dostaliśmy się do wnętrza świątyni Solasan. To już jest wszystko. Skończyliśmy już całkowicie świątynię Solasan. Za to też jest trofeum, żeby dostać się do tej środkowej, głównej komnaty tutaj, tej z elektrycznością. Ja już to trofeum dawno zdobyłam, bo już splatynowałam sobie Dragon Age już dawno, dawno. I naprawdę był bardzo fajny ubaw, bardzo fajny fan, naprawdę. Gram wtedy na Nightmare Mode, czyli na najtrudniejszym możliwym poziomie trudności, na koszmarze, jak platynowałam i było fajnie, naprawdę była fajna zabawa. Na pewno sobie jeszcze kiedyś, jeszcze raz zagram sobie na koszmarze, bo polecam, naprawdę bardzo fajne, ale nie polecam grać, kiedy gracie po raz pierwszy i nie znacie gry na koszmarze, w Inkwizycję. Polecam wam grać dopiero właśnie, no nie wiem, za trzecim, czwartym razem, jak już trochę poznacie tę grę i trochę więcej się odkryje. Ja grałam za trzecim razem na koszmarze, bo za drugim razem też odkryłam jeszcze sporo rzeczy, o których nie wiedziałam za pierwszym razem, więc lepiej zagrać na trzecim, czwartym przejściu. Wiecie, na pierwszym na pewno nie, jak nie znacie gry, to wiecie, może być ciężko. Dobrze, moi mili, słuchajcie, to wszystko, więc wracamy sobie. No właśnie, jeszcze te mapki będziemy musieli zrobić, ale te mapki jeszcze zrobimy. Myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli zrobić. Jeszcze sobie pójdziemy pogadać z towarzyszami, przebiegniemy się, zobaczymy, z kim możemy pogadać, zobaczymy, może zrobię cięcie i posprawdzam sobie poza nagraniem, z kim mogę pogadać, żeby nie biegać po wszystkich towarzyszach i wiecie, każdego nie sprawdzać, bo myślę, że przy każdym nie będzie tutaj nowych tematów i z każdym towarzyszem nie będzie cutscenek, więc ja chyba zrobię cięcie i po prostu spotkam się z wami przy tych towarzyszach, przy których będziemy mieli coś nowego, jakieś nowe tematy, albo po prostu cutscenki. Wracając do tej historii z książki, naprawdę tam akcja była świetna, oni obaj zginęli, Julian i Nicholas. Julian, tak jak mówiłam, w tej walce ze smokiem, jego ciało wrzucili tam do takiego, no do takiej wody w tych głębokich ścieżkach, a później oni wszyscy trafili do pustki i wiadomo, że pustka to jest, w pustce mieszkają duchy i demony, które próbują jakoś, wiecie, no odzwierciedlić ten rzeczywisty świat, bo tak bardzo im się podoba i tak bardzo chcą do niego należeć, wiecie, na bazie wspomnień, na bazie marzeń, życzeń, jakichś tam snów, pragnień ludzi i tak dalej. No i Nicholasowi akurat w pustce trafiła się taka wizja, że mieszkał sobie spokojnie gdzieś w jakiejś chatce z Julianem i prowadził sobie spokojne życie. Po prostu żyli, mieszkali razem. I w momencie, kiedy Marik z resztą strażników, oni chcieli się wydostać z pustki i Marik pokonał swój sen, to oczywiście, że chodziło o Katriel, o jego elfią kochankę, którą zabił, kiedy dowiedział się, że jest szpiegiem, a później tego żałował. Oni wszyscy to przełamali, każdy z nich przełamał swoją taką wizję i Nicholas wiedział, że to nie jest prawdziwe, wiedział, że Julian nie jest tam prawdziwy, że Julian nie żyje, ale on jako jedyny z całej tej ekipy, ze wszystkich tych szarych strażników, którzy tam byli, tych wszystkich bohaterów z tej książki, on jako jedyny postanowił zostać w pustce. Tak, on został wtedy w pustce, bo on wiedział, że to oznacza dla niego śmierć, bo oni nie byli tam właściwie materialnie w pustce, zacznijmy od tego, oni tam byli we śnie. Materialnie oni byli w rzeczywistości, tylko że oni w rzeczywistości spali, więc ta pustka to był sen i on wiedział, że jeżeli zostanie w tej pustce, to w rzeczywistości się już nigdy nie obudzi, że w rzeczywistości jego ciało cały czas będzie leżeć i cały czas będzie spało, więc wiedział, że to oznacza śmierć dla niego, ale wolał w ten sposób zginąć, wolał zginąć po prostu żyjąc jakby we śnie razem z Julianem i postanowił po prostu tam zostać, no i został, a oni tam chyba, już nie pamiętam, czy oni zabrali jego ciało, czy nie,
Genevieve nalegała, że ona w ogóle się śpieszyła, ona je tam w ogóle nie obchodziło ją to, czy żeby zabrać jego ciało, czy nie. Ona tam strasznie naciskała, żeby swojego brata odnaleźć, ona później oszalała. Dobra, ale wiecie, tak już się zapędziłam z tą historią, tak wam tu opowiadam. Słuchajcie, robię cięcie i posprawdzam sobie towarzyszy. Zobaczymy. Tak jak wam mówiłam, kto będzie miał cutscenkę, no to zobaczymy się przy tej osobie. Okej, moi mili, sprawdziłam już paru towarzyszy i nie było nic u nich, ani żadnych nowych tematów, ani żadnych cutscenek, za to Cullen stoi tak cały czas w tym miejscu, więc chyba u niego coś się odpali. Zobaczmy. Samson took everything from those Templars. He corrupted their souls, twisted them into everything they stood against, everything they would have hated. Ojejku. I know the Red Templars fight for Corypheus, but I feel sorry for them. They're barely human now. The Red Lyrium left Samson's mind unaltered. He knew what he was doing. He dares speak as though it were a mercy? The man's a monster. Dagna is far too kind a jailer for the likes of him. Czyli nie współczujesz, nie? You knew Samson. You don't feel even a little sympathy for him? I may have once, but after what he's done, my sympathies lie with those he betrayed. They will extend no further. The Red Templars needed to be torn down. We've broken Corypheus's army. I might have known some of them. If my life had gone differently, I might have been one of them. Do you ever wonder what would have happened if you had not been at the Conclave? If you'd never become the Inquisitor. I tak bym się przyłączyła, tak jak inni. I'd still be here. Well, maybe not here, but I'd be down in the barracks with the other volunteers. I couldn't just sit idle. No, I don't imagine you could. Okej, okay, możemy jeszcze z Kalenem pogadać? Yes. Masz mi coś do przekazania? Is there anything I should know? Not at present. Kusi, naprawdę kusi, bardzo kusi. Nawet nie wiecie jak kusi. Ta opcja, ale... Ale nie. No... That's all for now. Should you require anything, I'll be here. Zresztą to już na tym etapie gry nie miałoby sensu. Bo w ten sposób, wiecie, no sporo cutscenek byśmy przegapili. Dobra, lecimy dalej. Posprawdzam jeszcze innych towarzyszy. Okej, okay, pogadałam już ze wszystkimi towarzyszami, znaczy sprawdziłam wszystkich towarzyszy i okazało się, że u nikogo więcej nic nie było, ani żadnych nowych dialogów, ani, ani żadnych nowych cutscenek. Jedynie u Kalena mieliśmy tą cutscenkę, a u pozostałych towarzyszy no nie mieliśmy nic więcej. Posprawdzałam te też takie standardowe opcje, te oznaczone pytajnikiem, które mieliśmy, co sądzisz o inkwizycji, o postępach, o towarzyszach, takie tam. No, nic nowego nie ma. Co do sery, nie wiem, czemu się ta cutscenka z ciasteczkami jeszcze nie odpala, może się odpali później. Jak będziemy mieli na przykład już zrobioną tą przedostatnią misję fabularną, którą w następnym odcinku zrobimy. Myślę, że następny odcinek sobie zaczniemy od tej misji fabularnej. Tak jak mówiłam, przedostatnia misja, ona nie jest długa, jest króciutka. Ostatnia część, udaj się do ołtarza Myfal. Tak, rozmawialiśmy wtedy z Morrigan, żeby udać się do ołtarza Myfal. To pamiętacie, kiedy napiliśmy się ze Studni Smutków, mieliśmy, usłyszeliśmy właściwie, że... To będzie nasza taka pomoc, że powinniśmy przyzwać Myfal i że dzięki temu dowiemy się, w jaki sposób mamy powstrzymać Koryfeusza, w jaki sposób mamy... Właściwie to na początek mieliśmy taki plan, żeby pozbyć się smoka Koryfeusza, wiecie, na sam początek, bo on nigdzie się po prostu nie rusza bez tego smoka i zawsze mu ten smok towarzyszy, zawsze przy nim jest i najlepiej, taki mieliśmy właśnie plan, że najlepiej będzie, jak pozbędziemy się na początek jego smoka, a później samego Koryfeusza. No i tak, kończymy ten odcinek, będzie troszeczkę krótszy, ale wiecie, no też dlatego, że poprzedni był dłuższy, więc ten może być trochę krótszy. Ogarnęłam też ekwipunek poza nagraniem, jeszcze tak teraz sobie po pogadaniu z towarzyszami sprawdziłam jeszcze raz parę z tych miejsc, w których ten NPC się pojawia i dalej go nie ma.
Chcę zobaczyć rzeczy, które zdobyliśmy. W tym odcinku zdobyliśmy sztylet Agonia. Wow, patrzcie na to, jak on wygląda. Widzicie? Po prawej. To są moje te flankujące sztyleciki, a tu jest ta Agonia. No, jest słabszy. Fajny, ma naprawdę bonusy, premie. Chociaż jakby się runę wpakowało, nie wiem, ale... Nie, raczej nie, nie dałby rady. Ale bardzo ładny, naprawdę mi się podoba. I chciałam wam pokazać jeszcze ten łuk wytrwałość. Tak on wygląda. To jest ten łuk, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku po... czterech enkanterach z tą siostrą zakonną na syczących pustkowiach. Cztery razy ją spotkaliśmy i to była właśnie nasza nagroda. Trochę złota i wytrwałość, czyli właśnie ten łuk. Ja pamiętam, że w grze mogliśmy jeszcze zdobyć schemat na ten łuk i mogliśmy go sobie wytworzyć. Łuk jest naprawdę bajeczny, piękny. Sprawdzałam, czy on będzie dla Sery dobry, ale Sera ma lepszy łuk i też ogólnie jakbym do tego łuku wpakowała nawet lepszą runę, do tej wytrwałości wpakowałabym lepszą runę, to i tak on niestety nie da rady dobić do poziomu tego łuku, który Sera akurat teraz ma. Ona ma 206, no i sami widzicie. Ona ma taki łuk, a to jest właśnie ten łuk wytrwałość. Ale chciałam wam pokazać, jak wygląda, bo wygląda naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze, bajecznie. A, jeszcze dla Vivien dałam nową zbroję. Tam tylko pozamieniałam ulepszenia, w sensie nogawice, rękawice. Z jej zbroi zamieniałam na tą, którą zdobyliśmy. Tą, którą zdobyliśmy, to była ze smoka. Więc chcę wam ją pokazać. Arcmistrzowska zbroja czaromiota. Troszeczkę lepsza była od jej poprzedniej. Tutaj poprzedniej nie widzicie, bo już ją sprzedałam. Ale zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Ona miała, wcześniejsza, którą miała, też była fioletowa i ja ją stworzyłam, a tą, którą teraz ma, no to jest po prostu taka, ona była ze smoka, no i tylko tyle, że zamieniłam te ulepszenia, bo ta ze smoka miała szare ulepszenia, takie pospolite, a te ulepszenia, które teraz tutaj są, to są ulepszenia z jej poprzedniego ekwipunku stworzone przeze mnie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym, tak jak mówię, zajmiemy się tą misją, ona długa nie będzie, po zrobieniu tej misji myślę, że moglibyśmy, ojku, chciałam wrócić. Moglibyśmy wrócić jeszcze na Święte Równiny. Pamiętacie, pozbierałam sporo mapek tutaj, o to zamówienie, no a to zamówienie nie jest istotne. Pozbierałam sporo mapek, znaczy sporo, no trzy mapki zebrałam, jeden szkic, no ale to też jest mapka. I chodzi o to, że po prostu skarby musimy zebrać, bo te mapki, ja zwiedziałam całe Święte Równiny, a te mapki zebrałam gdzieś pod koniec, gdzieś w różnych miejscach i po prostu te skarby są w miejscach gdzieś tam na początku, w których już byłam, więc pokażę wam lokalizację skarbów z tych mapek i pozbieramy to sobie. I to będzie wszystko na Świętych Równinach, na Jałowych Mokradłach, to mamy tylko no, zamówienia. Za ziemię, tu mamy jeszcze jedną mapkę, no to na ziemię możemy jeszcze tą mapkę sobie zrobić, ten skarb zdobyć. Tutaj też jest zamówienie, to te zamówienia to będzie można poza nagraniem porobić. I tak naprawdę zostaną nam tylko tu te dwie lokacje, to są tak naprawdę dodatki. Kotlina Mrożnego Grzbietu to jest lokacja z pierwszego dodatku, Szczęki Hakona, a Głębokie Ścieżki to jest lokacja z drugiego dodatku, to jest drugi dodatek. Stąpienie. Więc ogólnie będziemy sobie w następnej kolejności to robić, tak? Będziemy robić te pierwsze dwa dodatki. Szczęki Hakona i Stąpienie. A później zajmiemy się finalną misją fabularną i trzecim dodatkiem. Także taki jest plan, taki wiecie, jest na razie taki plan, taki zamysł, więc w następnym odcinku kolejna misja fabularna i zajmiemy się zbieraniem mapek. To wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zachęcam do komentowania, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii, ale także i z innych nowych serii, które będą się pojawiać na kanale. To wszystko, trzymajcie się ciepło, pa, pa!